Duży atom w Polsce ma stanąć w 2033 roku, kiedy ma według planu powstać pierwszy reaktor. Już na dniach mamy poznać model funkcjonowania konsorcjum projektowego, czyli tego wehikułu, który połączy Polaków i Amerykanów na pokładzie projektu jądrowego. Dodatkowo mamy w tym roku poznać model finansowy po to, aby można było rozpocząć budowę w 2026 roku. Harmonogram jest napięty, nie może być opóźnień, jeżeli chcemy mieć ten pierwszy reaktor naprawdę w 2033 roku, a pocieszeniem dosyć marnym jest fakt, że luka wytwórcza prognozowana przez Urząd Regulacji Energetyki na prawie 5 gigawatów w 2034 roku sprawia, że atom polski, nawet opóźniony do 35 na przykład roku, i tak musi powstać, bo brakuje nam elektrowni w systemie elektroenergetycznym. Więc nawet z opóźnieniem jesteśmy wręcz skazani na energetykę jądrową. Natomiast w debacie o atomie w Polsce pojawiły się też małe reaktory jądrowe, które są ciekawą propozycją dla przemysłu. Potencjalnie mogą dać stabilne i tanie dostawy energii do różnych zakładów przemysłowych, dlatego interesują się tym rozwiązaniem największe firmy w Polsce. Natomiast należy podkreślić, że jest to technologia, która nie weszła jeszcze nigdzie na rynek. Są zapowiadane szybkie kroki na rzecz jej wdrożenia, najpierw w Kanadzie, potem w USA i potem w Polsce. Natomiast to także jest wymagający proces, który może się nieco opóźnić. Jeżeli jednak małe reaktory jądrowe w Polsce powstaną, będą one kolejną formą energetyki rozproszonej, która zapewni stabilne dostawy energii po atrakcyjnej cenie, zwiększając konkurencyjność tych przedsiębiorstw, także ze względu na to, że spadnie ich tak zwany ślad węglowy, czyli emisja gazów cieplarnianych towarzysząca produkcji przemysłowej. Dlatego też jest to bardzo ciekawa opcja. Natomiast przed nią jest jeszcze wiele kroków do wykonania, żeby weszła ona na rynek.